Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Miał być vlog i częściowo będzie, dlatego że dzisiaj chcę zrobić takiego beauty vloga, czyli pokazać Wam, jak wygląda moja pielęgnacja twarzy, ciała i włosów w ciągu całego dnia. Więc jak widzicie, po mojej twarzy chyba bardzo dobrze widać, że dopiero co wstałam. I dzisiaj w planach właśnie mam mycie włosów, olejowanie, peeling i tak dalej, więc dzisiaj to jest taki dzień, gdzie robimy full. Przygotowujemy się na przykład jutro, coś ma być ważnego i chcę Wam pokazać, co po prostu dzień przed robię, więc jesteśmy na balkonie, ale oczywiście już zmieniamy miejsce na łazienkę i zaczynamy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, jeżeli tak, no to bardzo chętnie będę nagrywała takie filmy regularnie. Dzisiaj też właśnie Wam pokazuję taką typową pielęgnację letnią, ma być też gorąco, więc nie przedłużam, zaczynamy. A jeśli myśleliście, że byłam tutaj sama, to towarzyszył mi miś. Misiu, zjeżdżasz z tej poduszki. A, ty słyszysz, że będzie jedzonko. Zapłata sobie cię dobrym statystą. No dobra, a my przenosimy się do łazienki. Dobra, więc to jeszcze w sumie nie muszę być w toalecie, a że mam tutaj takie fajne miejsce jeszcze po robieniu zdjęć na stronę, to pomyślałam, że tutaj zrobimy włosing. Ja zawsze właśnie śpię w takim luźnym warkoczu i na samej górze mam tutaj zawsze jeszcze większą gumkę jedwabną, na dole mam taką małą, obie są z Almani i właśnie zawsze śpię w takim luźnym warkoczu i jak widzicie, te włosy już zdecydowanie potrzebują mycia. I co robię? Najpierw rozczesuję włosy, tak żeby tutaj nie było żadnych kołtunów, ale jak widzicie też one raczej nie są pokołtunione, więc spoko. I teraz pierwsza rzecz, którą robię, to używam takiego aloesu z Eveline pod olejowanie, właśnie jako taka baza. Rozprowadzam sobie w rękach i najpierw jedna strona i nakładam właśnie olej mniej więcej tutaj do tego miejsca i teraz druga i robię dokładnie to samo. Jeżeli chodzi właśnie o takie olejowanie, to ja staram się je robić tak średnio co drugie mycie, tak żeby nie używać jednak tego olejowania codziennie, chyba że też mam oczywiście mało czasu, no to pomijam to olejowanie, bo olej trzymam na włosach 30 minut i pomyślałam, że dzisiaj użyję sobie tego oleju z Anwen i to jest olej do włosów średnioporowatych i jest to wersja mango. Czyli olej z mango, kilka pompek i nakładam, staram się właśnie tak po kolei na całe włosy. I teraz właśnie biorę inną szczotkę i przeczesuję włosy tak, żeby wszystko tutaj ładnie się pokryło. I mam jeszcze inną gumkę, właśnie zapomniałam ją wziąć, ale mam jeszcze inną gumkę, też jedwabną, stricte właśnie pod olejowanie. Więc dobra, dzisiaj użyję sobie tej i tak to muszę wyprać. Więc teraz te włosy związuję. I nastawiam teraz budzik na 30 minut, a dokładniej to jeszcze najpierw na 20. Dlatego, że za 20 minut użyjemy peelingu tak, żeby on był na skórze głowy przez 10 minut. Tu jest właśnie tak napisane około 5-10 minut, więc za tyle się widzimy. No dobra, minęło 20 minut i lecimy teraz z tym peelingiem. To jest peeling Radical trychologiczny i to, co mi się w nim podoba, to to, że właśnie mamy takie opakowanie, więc ja mogę dokładnie tutaj na przedziałku sobie go już zaaplikować i robię to tak. Teraz tak będę trochę na oślep robiła, bo widzę siebie tylko w podglądzie, ale właśnie robię to w ten sposób, oddzielam pasmo i tu mi się robi kolejny przedziałek i tutaj znowu aplikuję, od razu wcieram. I znowu kolejny przedziałek i znowu aplikuję. Pewnie teraz jak montuję, to jestem podirytowana, że nie trafię w ten przedziałek, ale wiecie, normalnie jak to robię w łazience, to wszystko dokładnie widzę, ale że tu mam trochę lepsze światło, to korzystam. I tak właśnie robię przez całą głowę i później jeszcze robię oczywiście tył głowy, wszystko dokładnie sobie wmasowuję, więc mamy od razu jeszcze dodatkowy masaż głowy. No i lecimy dokładnie z tym samym po drugiej stronie.
Okej, okay, więc peeling już nałożony, związuję znowu włosy i za 10 minut idę je myć. No dobra, odzywam się z powrotem. Jak widzicie, włosy już umyłam i zakładam zawsze turban. To jest turban z Anven. Nigdy już nie suszę włosów, pocierając ich o ręcznik, więc po prostu zakładam sobie tak, czekam aż to troszeczkę się odsączy i zaraz będę ściągać. Ale jak wyglądało moje mycie? Najpierw użyłam tego szamponu. Sorry, że tak wam pokażę, ale po prostu już on tutaj leży. To jest ten szampon w kostce z 4 szpaki. To jest chyba ten normalizujący, więc na pierwsze mycie użyłam tego. Później, żeby zostawić na 5 minut, użyłam szamponu z Vichy. To jest ten przeciwłupieżowy. Stosuję go tak co jakiś czas, żeby po prostu podtrzymać to, bo miałam przez jakiś czas problem z łupieżem, więc tak raz w miesiącu go po prostu używam i teraz akurat mi to wypadło. A jeżeli chodzi o spłukiwanie, ściąganie tego oleju z włosów, to użyłam zawsze jakiejś maski emolientowej i dzisiaj padło na tą z Hair of the Day Only Bio. Ona jest bardzo fajna, pięknie pachnie, wydaje mi się, że mambą malinową i to wygląda tak, że najpierw właśnie nakładam ten szampon z Vichy, zostawiam go na 5 minut i w ciągu tych 5 minut też nakładam tą maskę emolientową, wczesuję ją szczotką, zostawiam sobie to na te 5 minut i później całość spłukuję. No i jesteśmy w tym momencie, co teraz, więc czas na pielęgnację poranną. I ta część powstała przy współpracy z marką Basic Lab. Jak wiecie, ja regularnie z nimi współpracuję i też właśnie przy takich współpracach mam dla was kod rabatowy minus 20% z kodem DONSEITA i macie na wszystkie nieprzecenione produkty. I dzisiaj chcę się przede wszystkim skupić na nowościach, ale zanim, to coś, co używam cały czas, w ogóle to jest tak mega wydajne. Próbuję ogarnąć, gdzie mniej więcej, ile jeszcze mi go zostało, ale no nie jestem w stanie tego zobaczyć, bo nie widać przez tą teleczkę. Ale odkąd ta emulsja pojawiła się na rynku, to używam jej codziennie rano i dokładnie jest to dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Świetnie się sprawdza, szczególnie właśnie w takiej pielęgnacji porannej, kiedy chcecie delikatnie po prostu oczyścić skórę, ale nie chcecie ani w ogóle troszeczkę, ani odrobinkę jej podrażniać. Mamy tutaj estry masła shea, mamy beta-glukan, allantoiny, ceramidy, więc wszystkie takie składniki kojące i nawilżające, więc ściągam jak zawsze zegarek do tego. I właśnie przechodzę do mycia twarzy. Fajne jest też opakowanie, bo normalnie do tego nigdy nie podnoszę. Mamy też pompkę, więc naprawdę bardzo przyjemnie mi się ten produkt używa. No i też jak widzicie po samej nazwie, jest to emulsja, więc to jest produkt, który się nie pieni, więc też nie ma żadnej obawy, że on będzie właśnie tą skórę przesuszać i w konsystencji taką właśnie typową emulsją. I oczyszczam oczywiście szyję i twarz. Ok, jak widzicie, zdjęłam już turban, bo mam go dosłownie tylko na czas, kiedy myję twarz i przyniosłam się tutaj, bo wydaje mi się, że to jest dużo ładniej, więc zaczynamy pielęgnację poranną. Pierwszy krok to oczywiście tonik i to jest ze Skintry Everything What Your Skin Will Love. I dwie pompeczki nakładam sobie na twarz, czyli to już jest mój taki pierwszy krok do nawilżenia i wszystko zawsze aplikuję i na twarz, i na szyję. Dalej mamy witaminę C. Uwielbiam witaminę C w pielęgnacji. Uważam, że ona naprawdę jest jednym z takich składników, które warto mieć w swojej pielęgnacji i zawsze używam jej jako serum i używam jej na dzień. I w tym momencie używam tego serum, którego już wam wcześniej pokazywałam. To jest Health Labs Care Glow On i to jest po prostu serum Tetra Vit C 10%. Bardzo przyjemne. Takie mało witaminowo C, jeżeli tak mogę powiedzieć, odnośnie konsystencji, bo jest to taka konsystencja typowo, no taka emulsyjna. Nie jest to też produkt klejący, bardzo ładnie się wchłania, więc fajne i przyjemne, jeżeli chodzi o stosowanie tego serum właśnie pod makijaż. I to jest też moment, kiedy wykonuję taki delikatny masaż twarzy, wieczorem robię troszeczkę mocniejszy i to wygląda tak, że najpierw robię 10 takich przejazdów, teraz 10 tu, 10 na twarzy i w ten sposób delikatnie roluję czoło.
I pamiętajcie zawsze, kiedy wykonujecie taki masaż, zawsze jestem lekko zaczerwieniona, że to musi być na poślizgu, czyli nie robimy tego na suchej skórze, tylko albo właśnie nakładamy serum i to robimy, albo wieczorem już olejek. No i teraz właśnie przechodzimy już do nowości z Basic Lab. Ostatnio wypuścili dwa produkty, czyli krem pod oczy i krem do twarzy. O kremie do twarzy opowiem Wam wieczorem. Dzisiaj, teraz skupmy się na kremie pod oczy, którego używam właśnie i na dzień, i na noc. Dokładnie jest to krem aktywnie rewitalizujący pod oczy. Głównymi składnikami tutaj to są aminokwasy i peptydy. I teraz jeżeli chodzi właśnie o to takie główne założenie tych produktów z tej serii, to są po prostu produkty przeciwzmarszczkowe na pierwsze i na kolejne oznaki starzenia. Są to produkty, które mają właśnie już działać tak typowo przeciwstarzeniowo i jak możecie zresztą zobaczyć w Basic Lab, nie ma w ogóle nigdzie takiego oznaczenia, że 50+, 30+ i tak dalej, bo to wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakim stanie jest Wasza skóra. Jeżeli chodzi o okolice pod oczami, to już w wieku 20+, warto bardziej zadbać o tą strefę, dlatego że jest to najbardziej cienki obszar na całej naszej twarzy i przez to, że ona jest tak cienka, no to ona jest bardziej podatna i na wszystkie pierwsze oznaki starzenia, i na promieniowanie słoneczne, i na wszystkie mechaniczne ruchy, które wykonujemy w ciągu dnia, więc warto jest o to zadbać. No i właśnie mamy tutaj krem pod oczy, mamy pompkę, więc super. I właśnie jeżeli chodzi o składniki, to mamy tutaj peptydy, mamy kofeinę, mamy aminokwasy, mamy kwas hialuronowy o różnych masach cząsteczkowych, mamy witaminę C, więc jest to taki krem, który ma bardzo szerokie zastosowanie, bo on będzie i działał właśnie przeciwzmarszczkowo, i będzie nawilżać, i będzie koić, i będzie redukować te worki nasze pod oczami, przez to, że właśnie jest kofeina. I mamy witaminę C, więc też będzie delikatnie wyrównywać koloryt skóry i jest to produkt, który właśnie fajnie się sprawdza i pod makijażem, i na noc, kiedy po prostu nałożycie troszeczkę więcej. Ja zawsze kremy wklepuję w ten sposób i muszę powiedzieć, że na ten moment jest to mój ulubiony produkt pod oczy, jeżeli chodzi o cały asortyment Basic Lab. Podchodzi mi on w 100%, więc jestem mega szczęśliwa, że ta marka właśnie wypuściła kolejny produkt. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz odnośnie marki Basic Lab, to jak możecie zobaczyć na wszystkich zdjęciach promocyjnych, gdzie widać człowieka, skóra jest nieretuszowana, więc fajnie, że nie zaginamy rzeczywistości i nie robimy czegoś takiego, że ten krem usunie Wam wszystkie zmarszczki, jakie macie, tylko właśnie są pokazane kobiety, które i mają pory, i mają zmarszczki, i mają jakieś zagłębienia, i widać, że koloryt skóry nie jest w 100% ujednolicony, bo tak wygląda prawdziwa skóra i tak to wygląda naprawdę, a pielęgnacją możemy i nawilżyć ją bardziej, możemy troszeczkę bardziej wyrównać koloryt skóry, możemy zmniejszyć widoczność porów i wygładzić, napiąć, ujędrnić delikatnie skóry, ale nie jesteśmy w stanie usunąć porów, nie jesteśmy w stanie całkowicie wygładzić tej skóry, więc bardzo podoba mi się właśnie ten sposób komunikacji, jeżeli chodzi o promocję nowych produktów i istniejących oczywiście w Basic Lab. I jeżeli chodzi o dalszą pielęgnację, bo nałożyłam już to serum z witaminą C i zawsze troszeczkę czekam i dzisiaj chcę nałożyć już tylko filtr przeciwsłoneczny i używam tego z Vichy Capital Soleil UVH Daily. Mamy tutaj SPF 50 i nakładam sobie właśnie znowu i na twarz, i na szyję. I jak widzicie, ten filtr też zostawia takie fajne, bardzo naturalne wykończenie, troszeczkę mocniej rozświetlające, ale on nie jest klejący, nie jest tłusty, nie jest gęsty, więc też świetnie się sprawdza pod makijażem. No dobra, więc to jest już cała moja pielęgnacja letnia. Czasami jeszcze używam kremu do twarzy, natomiast zazwyczaj jednak w takim dniu, dzisiaj jest na przykład bardzo gorąco, więc robię taką minimalną pielęgnację i jak możecie zobaczyć, skóra naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. To teraz zabieramy się za włosy. Najpierw leci oczywiście termoochrona, nektar termiczny z Kerastase i suszę najpierw suszarką, a potem tą taką suszarko-szczotką. Thank you.
dobra, i włosy już wysuszone, tak one wyglądają po olejowaniu. Nie wiem, czemu tak robię, ale tak każda dziewczyna robi, bo wtedy one błyszczą, bo jak mam je tak, to tak średnio. Ale też oczywiście używam jeszcze czegoś, żeby zabezpieczyć końcówki. Przez długi czas używałam tej fioletowej Isany, ale jednak ten olejek z Velli, który kiedyś Wam polecałam, wydaje mi się, że jest odrobinę lepszy, szczególnie dla cienkich włosów, dlatego że to jest w ogóle ta wersja light oil, jeszcze jest rich oil i ten light on naprawdę jest lekki i gdzie na przykład przy Isanie czasami czułam, że te włosy są lekko obciążone, tak tutaj nic takiego się nie dzieje i on jest naprawdę bardzo, bardzo leciutki. Więc niestety, ale Isany raczej tak na dłuższą metę nie mogę używać, a zobaczcie właśnie po tym olejku z Velli, one od razu są takie, no widzicie to? Wydaje mi się, że jest różnica, a one w ogóle nie są obciążone. Więc tak wygląda moja poranna pielęgnacja i rutyna mycia włosów. Ja teraz zabieram się za dalszą pracę i widzimy się wieczorem. No dzień dobry, witam Was już bardzo późno, jest godzina 23:30, czas na pielęgnację wieczorną. Zacznijmy sobie może najpierw od zmycia makijażu. Jak widzicie, w sumie standardowy makijaż. Rzęsy mocno wytuszowane, brwi mocno zaznaczone, podkład i tak dalej. I pomyślałam, że dzisiaj sobie użyję tego olejku, bo wydaje mi się, że Wam go jeszcze nie pokazywałam w akcji. Jest to olejek z Face Boom, rozpieszczający olejek do demakijażu i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobry. I jest to chyba jeden z fajniejszych olejków drogeryjnych, dlatego że bardzo ładnie sobie radzi z makijażem, ale też bez problemu się zmywa i od razu emulguje, więc jeżeli szukacie jakiegoś nowego olejku i nie chcecie wydawać jakoś dużo pieniędzy, to myślę, że to jest olejek, którym warto się zainteresować. Otworzyłam teraz oczy i mi się przypomniało, że ten olejek też nie szczypie w oczy. I teraz będę to wszystko zmywać i używam jeszcze w dalszym ciągu tego żelu do mycia twarzy z Inimini, to jest łagodny żel myjący. Nie mamy już makijażu w ogóle na twarzy i teraz słuchajcie, za niedługo wyjeżdżam na, można powiedzieć, że wakacje, zwiedzanie. I chciałabym oczyścić jakoś mocniej w tym momencie moją skórę, oczywiście kwasami, dlatego że na wyjazdach nigdy nie używam kwasów, przez to, że no zazwyczaj jest to też miejsce, gdzie jest troszeczkę więcej jeszcze nasłonecznienia, więc chcę to użyć dzisiaj, ale i tak, czy kwas teraz, czy potem, zawsze filtr przeciwsłoneczny. I tak właśnie się zastanawiam, którego tutaj peelingu kwasowego dzisiaj użyć. I myślę, że użyję sobie tego z Bielendy Professional, to jest dokładniej żelowy peeling z kwasami AHA i PHA 9%, nie mamy tutaj już kwasu salicylowego, więc jest to, powiedzmy, że troszeczkę łagodniejszy produkt. Skóra jest sucha, więc nakładam teraz i właśnie na twarz i na szyję. A propos, w ogóle dzisiaj zrobiło się troszeczkę głośniej w internecie, na Instagramie odnośnie zdjęcia, które wrzuciła Inti Skin na swój profil, a wrzuciła zdjęcie pani, która miała ponad 90 lat i przez ostatnie 40 lat swojego życia używała filtrów, ale nie używała filtrów na szyję, tylko na twarz. Jest ogromna różnica i pod kątem przebarwień, i pod kątem w ogóle jakości, jędrności, napięcia skóry. Więc tutaj takie dodatkowe przypomnienie, żebyście też używały filtrów na szyję. No i oczywiście na dekolt, jeżeli też będziecie go eksponować. I teraz ten filtr musimy trzymać na twarzy przez 10 minut, więc zamiast się wyłączyć i odezwać się do Was, jak już minie ten czas, to chcę Wam jeszcze powiedzieć o pielęgnacji ciała, dlatego że ciężko mi jest to nagrywać pod prysznicem, więc po prostu Wam opowiem, a zapewne nie ma zbyt wielu chętnych do oglądania tego, jak gole nogi, bo dzisiaj chcę właśnie też powiedzieć o depilacji, jak to u mnie wygląda, więc zbiorę wszystkie produkty i już Wam pokazuję. Dobra, trzy produkty. Pierwszy produkt to peeling. Ja teraz używam tego peelingu z 4 szpaki, to jest peeling cukrowy. On jest o tyle fajny, że on ma w sobie jeszcze dodatkowo olejki. Jak go spłuczecie, to dalej te olejki troszeczkę zostawiają taką delikatną warstewkę, więc mamy od razu w gratisie jeszcze odżywienie. Ten peeling wygląda tak, więc jak widzicie, on jest takim konkretnym peelingiem i on naprawdę bardzo dobrze peelinguje skórę.
Potem używam tego olejku nawilżającego z Bielendy. Jak widzicie, już mi się kończy, więc będę musiała kupić nowe opakowanie. Ale ogólnie chodzi właśnie o takie olejki do kąpieli. Takie będą najlepsze, dlatego że one później bez problemu właśnie się zmywają. Jeżeli użyjecie takich olejków, no nie wiem, takich po prostu olejków odżywczych, to będzie problem, żeby je spłukać. Nie każdy to lubi, więc od razu mówię, że takie olejki do kąpieli też super działają. I na ten olejek golę sobie nogi tą maszynką. To jest maszynka Intuition. I chodzi tutaj o to, że to jest niewymienne, natomiast te wkłady są wymienne, po prostu tutaj naciskacie i tu sobie zmieniacie. I jak widzicie, tu macie i golarkę, i dookoła jest takie mydełko, przez co jeżeli macie tendencję do wrastających włosków, do podrażni, do takiej truskawkowej skóry, że Wam się robią takie czerwone kropeczki, to właśnie spróbujcie tej metody, tej maszynki z olejkiem i z peelingiem wcześniej, bo to sprawiło, że tak naprawdę od razu po goleniu moja skóra naprawdę wygląda dobrze. Ja te golarki kupuję na Allegro. To kupujecie jakiś czas, no bo też warto to w końcu kiedyś tam wymienić, ale te wkłady zawsze kupuję na Allegro, bo one wychodzą dużo taniej niż na przykład w Rossmanie, więc daję znać, jeżeli jeszcze szukacie swojego idealnego sposobu na golenie nóg, no to może właśnie ta opcja Wam podejdzie. No i potem używam już jakiegoś balsamu do ciała. Teraz mam ten cały czas jeszcze z Bielendy Professional, ten z ceramidami, fajnie mi się sprawdza, więc to jest moja metoda na golenie nóg. Widzę, że nawet 10 minut jeszcze nie gadałam, więc chwilę jeszcze poczekam, zmyję i przechodzimy do dalszej pielęgnacji. Jestem już z powrotem, lecimy z moją wieczorną pielęgnacją. Tak jak zawsze, najpierw leci tonik, a jeżeli chodzi też jeszcze o ten właśnie peeling kwasowy, to jak widzicie, kompletnie nie mam podrażnionej skóry. I właśnie dlatego go lubię, bo z jednej strony on jest naprawdę skuteczny. O kurczę, zaraz wyjdę z kadru. On jest skuteczny, ale znowu nie jest aż tak mocny. Kolejny produkt, którego używam regularnie cały czas, jest to odżywczy serum rewitalizujący z Inimini. I właśnie, no też już tutaj tak trochę na wykończeniu, ale używam sobie go teraz troszeczkę więcej. I właśnie na nim będę wykonywała jeszcze dodatkowy masaż, więc jak widzicie, rozprowadzam sobie go delikatnie. Czyli teraz Wam zrobię takie na przyspieszeniu, jak wygląda ten masaż, który wykonuję. Okej. I jak widzicie, delikatnie jestem zaczerwieniona. Czasami próbowałam jeszcze jogi twarzy, czyli że skupiam się na konkretnych partiach mięśniowych na twarzy, bo oczywiście mięśnie mamy też na twarzy, ale robiłam to dosłownie kilka razy, bo jednak trzeba troszeczkę mocniej się jeszcze nad tym skupić i no, nie idzie mi to jakoś super, ale jeżeli Wy na przykład robicie regularnie, to dajcie znać, jakie efekty, czy jesteście zadowolone. I teraz przechodzimy już do kremu pod oczy i tutaj też właśnie używam, tak jak mówiłam Wam wcześniej, używam go i na dzień, i na noc. I używam właśnie tych najsłabszych palców i nie trę, tylko tak delikatnie oklepuję te okolice. No i też oczywiście nie ciągnę też tego kremu pod sam oczodół, tylko robię to dookoła. I teraz mamy tą drugą królową, jeżeli chodzi o gamę Aminis z Basic Lab, czyli krem do twarzy. Dokładnie jest to krem aktywnie rewitalizujący do twarzy, szyi i na dekolt. I właśnie jeżeli chodzi o ten produkt, to tutaj też mamy właśnie 5% aminokwasów, 15% kompleksu neuropeptydów i witaminę C. I to jest, tak jak już też mówiłam odnośnie kremu pod oczy, krem na pierwsze zmarszczki, ale też dla osób, które chcą przeciwdziałać starzeniu i dla osób, które już mają zmarszczki, ale chcą kompleksowo działać na skórę pod kątem napięcia, ujędrnienia, ukojenia skóry, nawilżenia, więc wszystko tutaj po prostu mamy w tym zawarte, bo właśnie mamy takie składniki jak aminokwasy i peptydy. I jeden z peptydów, który tutaj mamy, to jest właśnie ten peptyd, taki dosyć znany, wydaje mi się, SNAP8, on też bardzo mocno ujędrnia i napina skórę. Mamy do tego jeszcze resveratrol,
koenzym Q10, witaminę E. Jeżeli chodzi o konsystencję tego kremu, to tutaj bym powiedziała, że to jest taka bardzo otulająca konsystencja. Bardziej z tych lżejszych, ale nie jest super lekka, więc na przykład jeżeli chodzi o krem na dzień, to myślę, że zimą sprawdzi się świetnie. W tym teraz okresie letnim jednak po prostu albo nie używam kremów, albo używam jeszcze lżejszych konsystencji, ale za to na noc idealnie. I on też w miarę szybko się wchłania do tego poziomu, że nie zostawiamy tego kremu na poduszce, on się też nie klei, więc nie ma tak, że przyłożymy twarz do poduszki, a chcemy podnieść i się wszystko odkleja. Nie, tak się nie dzieje, więc bardzo, bardzo przyjemnie używa mi się właśnie tych produktów. Ja ich używam od momentu, kiedy była ich premiera. W sumie tego samego dnia zaczęłam używać, bo byłam ich tak ciekawa i bardzo fajnie mi się sprawdzają, więc dostaniecie linki do wszystkiego w opisie. Więc tak wygląda moja rutyna pielęgnacyjna twarzy, włosów i ciała w okresie letnim. Mam nadzieję, że ten film właśnie w takiej formie vlogowej Wam się spodobał. Dajcie znać, czy tak było i czy chcecie regularnie takie filmy, bo oczywiście moja rutyna pielęgnacyjna regularnie również się zmienia i dodaję różne kosmetyki. Przy okazji właśnie mogłabym robić takie krótkie recenzje. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podoba. Ja bardzo dziękuję oczywiście Basic Love za możliwość kontynuowania naszej współpracy i to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!